Cześć moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie, choć w niezbyt miłych okolicznościach. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam bowiem o ostatnich dniach Bogumiły Wander, o której śmierci wiadomość obiegła media. Bogumiła Wander była jedną z najznamienitszych prezenterek telewizji polskiej. Przez lata zachwycała nas swoją obecnością na ekranie. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam, jak wyglądały jej ostatnie lata zmagania z chorobą Alzheimera. Opowiem Wam także, jak wyglądały jej ostatnie dni i lata, kiedy powoli niestety zapominała, kim jest, jak barwne miała życie, a także pokrótce opowiem o jej życiu prywatnym. Pamiętajcie jednak, że jest to odcinek z cyklu Ostatnie chwile gwiazd. Odcinek o życiorysie pani Bogumiły zrobiłam już, jest na moim kanale i zostawiam Wam do niego link w opisie, a także w pierwszym komentarzu poniżej. Jeśli po tym odcinku będziecie mieć ochotę zapoznać się z życiorysem pani Bogumiły, to serdecznie Was do tego zachęcam. Pokrótce opowiem Wam, jak wyglądało życie pani Bogumiły, która urodziła się 7 października 1943 roku w Kaliszu. Jej ojciec był muzykiem, a mama aktorką. Jej mama natomiast bardzo dbała o córkę. Bała się, że ta w młodości może popełnić jakieś błędy. Dlatego gdy okazało się, że chce studiować historię sztuki, która nie była dostępna w Łodzi, bardzo przestrzegała ją przed wyjazdem. Dlatego zdecydowała się na studiowanie historii na Uniwersytecie Łódzkim. Jednak na trzecim roku studiów dotarła do niej wiadomość o tym, że Telewizja Polska organizuje konkurs na speakerów. Postanowiła spróbować. W ostatnim etapie tego konkursu pracowała już na wizji, a spośród kilku innych osób wyłoniła ją publiczność. Pokonała w sumie prawie 270 konkurentów, a przez lata nazywana była najpiękniejszą twarzą na Woronicza. Bardzo dużo w kontekście jej życiorysu mówi się o życiu prywatnym, bowiem miała trzy poważne związki, dwukrotnie była zamężna, ale najwięcej mówi się o jej związku z panem Krzysztofem Baranowskim, żeglarzem, z którym przez wiele lat korespondowała, a także była w związku na odległość, będąc mężatką. Początek ich znajomości to przełom lat 70. i 80., kiedy to poznali się i zaczęli korespondencję listową. Pan Krzysztof pisał do niej tak piękne listy, że pani Bogumiła poprosiła go o spotkanie i tak zrodziło się między nimi wielkie uczucie. Ona była żoną Zbigniewa Żołędziowskiego, a pan Krzysztof był żonaty i miał dwoje dzieci, 15-letniego wówczas syna i 10-letnią córkę. Pani Bogumiła natomiast rodziła właśnie syna Marka. Mimo wszystko miłość wygrała, byli razem przez 40 lat. Nie chcąc zniszczyć swoich rodzin, ukrywali swoją miłość przez prawie 10. Pani Bogumiła mówiła, że było to możliwe dlatego, że jej mąż o wszystkim wiedział. Bardzo szybko zmusił mnie do ślubu, mówiła o mężu, ale małżeństwo właściwie nie istniało. On wiedział, że tego uczucia w stosunku do niego nie ma i wiedział też, że poznałam Krzysztofa. Zaproponował mi, żebym mu się zwierzała i nie robił mi krzywdy i tak było. Wyjeżdżał na przykład z domu, a ja miałam zgodę, żeby zaprosić Krzysztofa. Były mąż prezenterki walczył o nią do samego końca. Jednak gdy to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów, postanowił nie brać jeńców. Prawdę mówiąc, dla Krzysia poświęciłam wszystkie swoje klejnoty, bo mąż mi je pozabierał, wydziedziczył mnie i mojego syna, którego wychowywał i podobno bardzo kochał. Nie walczyłam o podział majątku, ale chciałam mieć tylko święty spokój, mówiła. I choć swoją karierę w telewizji zakończyła wiele lat temu, do dziś kojarzy ją właściwie prawie każdy, kto zna historię telewizji polskiej, a wśród wielu osób nadal pani Bogumiła wzbudzała wielką sympatię. Prowadziła największe festiwale muzyczne i zajmowała się produkcją telewizyjną. Bardzo brakuje mi telewizji, oglądam ją na okrągło, jak tylko mogę, to jest moje życie, od młodych lat. Odeszłam na własne życzenie, może za szybko, mogłam dalej pracować, mówiła po latach. Nieco żałując, że decyzję o odejściu z telewizji podjęła sama, choć jeszcze nikt nie wymagał, by rezygnowała z pracy. Przyznawała jednak, że szum medialny zaczął jej doskwierać i ją męczyć. Powoli zaczął mnie męczyć szum, zamieszanie, ciągłe zmiany kadrowe i los pod znakiem zapytania. Sama postanowiłam, że odejdę na emeryturę. Popłynęłam z mężem w rejs, z którego chciałam przygotować reportaż. Po raz kolejny się nie udało. Po 3 dniach wakacji podjęłam decyzję. Odchodzę z telewizji. Mogłam śmiało zostać, ale po prostu miałam dość, mówiła. Ułożyło się natomiast jej życie prywatne. Decyzję o wspólnym zamieszkaniu z panem Krzysztofem podjęli w 2000 roku, a ślub wzięli 5 lat później. Jesteśmy bardzo dopasowaną parą dojrzałych ludzi, którzy wspierają się wzajemnie. Bardzo rzadko się rozstajemy. Nareszcie cieszymy się wspólnym życiem.
A pan Krzysztof przyznawał, że choć z żoną łączy go bardzo niewiele, jest to właśnie ich przepis na sukces. My z Bogusią żyjemy w różnych światach. To, że się kochamy, jest fenomenem, ponieważ w gruncie rzeczy nic nas nie powinno łączyć. Ona pije czerwone wino, a ja białe. Ona pali papierosa, a ja nie. Mamy inne usposobienie, inne poglądy. A jednak nie umielibyśmy bez siebie żyć, mówił. O związku z panem Krzysztofem syn spikerki dowiedział się dość późno, ale zaakceptował tę sytuację. Nie był całkiem dorosły, ale już był dojrzały. Może wyczuwał coś, może nie. Nie będę za niego odpowiadać, musiałabym go zapytać. Ale nie wracajmy do tego, co oni myślą ani rozmawiają, bo w ogóle to nie ma znaczenia. Krzysztofem normalnie gadają. Przecież ludzie zmieniają czasem życie, mówiła WP. Syn pani Bogumiły był z matką bardzo zżyty, a ona później wychwalała w wywiadach swoje wnuki. Syn z synową nie chcieli, żebym zajmowała się wnukami, nie podrzucają mi ich. Oni sami świetnie radzą sobie z dziećmi. Zresztą mają drugą babcię, która mieszka blisko od nich, ale nie ukrywam, że uwielbiam moje wnuki, mówiła pani Bogumiła. W 2016 roku w mediach jednak mnóstwo było doniesień, że pani Bogumiła wraca do telewizji. Sama zdementowała te doniesienia. Powiedziała jednak, że gdyby dostała ciekawą propozycję, to by ją rozważyła. Ale z drugiej strony nie żałowała, że nie pracuje w telewizji, bo po zmianie władzy w ówczesnym czasie, w 2016 roku, kiedy udzielała wywiadu na ten temat, mówiła, że bardzo wiele osób w telewizji traci pracę, co jest jej zdaniem niedobre i ona by to mocno przeżyła. W ostatnim wywiadzie udzielonym w tym samym roku mówiła: uważam, że mam bardzo dobre życie, żeby tylko zdrowie dopisywało. Ale niestety już w 2020 roku media obiegły informacje, że ze zdrowiem pani Bogumiły niestety nie jest najlepiej. Mąż spikerki przyznał, że gwiazda choruje na Alzheimera. I z czasem 85-letni żeglarz przyznał, że opieka nad żoną go przerosła. Czas mijał, a stan zdrowia pogarszał się. Doszło już do sytuacji, że Bogumiła wymagała 24-godzinnej opieki. Z naszego domu w Konstancinie wyjechała do ośrodka w karetce. Robiłem wszystko, co mogłem. Lekarze powiedzieli tylko, że najlepszym wyjściem jest dośrodek, mówił w rozmowie z Wiktorem Krajewskim dla Wprost. I tak się też stało. Pani Bogumiła trafiła do ośrodka w Konstancinie. Jej mąż odwiedzał ją tak często, jak to było możliwe i często przekazywał mediom informacje o stanie jej zdrowia. Przy tym mówił, że bardzo ciężko mu się pogodzić z sytuacją, jaka ich zastała. Żona choruje, dlatego jest nieobecna w życiu publicznym i raczej tak zostanie, mówił. Bogusia żyje już w innym świecie. Oddałbym wszystko, bym nie pamiętała. Kiedyś wydawało mi się, że przetrwam każdy życiowy sztorm, ale coraz trudniej jest mi w to wierzyć, zwierzał się załamany. Na dodatek wielkim ciosem dla zakochanych była pandemia koronawirusa, kiedy to ich kontakty zostały ograniczone, a później ucięte właściwie do zera. Pan Krzysztof otrzymywał jedynie filmiki i nie mógł się widzieć z żoną. Bogusi nie mogę odwiedzać z powodu pandemii, nie wpuszczają gości i to jest bardzo przykre, ale regularnie otrzymuję zdjęcia i filmiki, mówił w Dobrym Tygodniu. Kiedy spotkali się po półtorarocznej przerwie, pani Bogumiła nie pamiętała już męża w ogóle. Nie poznaje mnie, ale będziemy się teraz częściej widywać i może to się zmieni, mówił w nadziei w rozmowie z Dobrym Tygodniem. Zastałem ją w dobrej formie, siedziałem przy niej, trzymałem za rękę, nawet sobie tutaj tańczyła. Obecnie żyje w innym świecie i nie ma już nawet świadomości, że była wielką gwiazdą, mówił żeglarz. Muszę stwierdzić, że jest w bardzo dobrej formie fizycznej, natomiast umysłowo inny świat, nad czym boleję, ale nie mam już na to wpływu. W Dzień Dobry TVN żeglarz przyznał, że był zmuszony także sprzedać willę, w której przez lata mieszkali po to, by opłacać leczenie swojej żony. Taka jest prawda, to było niezbędne, nie mówiąc o tym, że taka piękna i okazała willa dla jednego człowieka była za duża, że też były wydatki. Także jestem bardzo szczęśliwy z tego małego mieszkania, oznajmił. I niestety przekazywał mediom coraz to gorsze informacje o stanie zdrowia pani Bogumiły. Sytuacja Bogusi jest dramatyczna od 4 lat. Jest na specyficznych lekach. Nie wiem, czy będzie z nią lepiej, czy gorzej. Po prostu trzeba czekać. Ale może nie ma tych utrapień codziennych? Może ten jej świat jest spokojny? Może nawet jest na swój sposób szczęśliwy? Pocieszał się w życiu na gorąco. W październiku zeszłego roku pani Bogumiła obchodziła 80. urodziny. Jej mąż postarał się, by ten dzień był wyjątkowy, ale niestety pani Bogumiła nie zdawała sobie sprawy z tego, co się dzieje. Wezmę czekoladki, kwiaty, dam całusa, bywam u niej co tydzień. Zresztą ona nawet nie wie, że ma urodziny.
Towarzyszę jej jakby w innej rzeczywistości. Dla mnie to bardzo bolesne, mówił w rozmowie z Faktem. A 27 czerwca tego roku przekazał ostatnią informację na temat zdrowia pani Bogumiły. Sam obchodził wtedy 86. urodziny. Dzisiaj po raz kolejny byłem u Bogusi. Na razie nic się nie zmienia. Choć choroba ciągle zmienia człowieka, mówił Pudelkowi. Niestety 30 lipca dotarły do nas informacje o śmierci pani Bogumiły. Nie żyje Bogumiła Wander, legendarna spikerka telewizyjna i jedna z największych gwiazd telewizji polskiej. Odeszła we wtorek, 30 lipca, po długiej chorobie. Ikona telewizji miała 80 lat, czytamy w komunikacie medialnym. Telewizja była moją pracą, moim domem i moim życiem, mówiła w jednym z ostatnich wywiadów. I chyba tak już zostanie na zawsze. Dajcie znać, jak Wy wspominacie panią Bogumiłę i oczywiście, jak zawsze zachęcam Was, byście pisali te piękne komentarze, w których jesteście specjalistami. Nasze myśli teraz skierujemy do pana Krzysztofa, który kochał panią Bogumiłę miłością niezwykłą, przyznacie, a także do jej syna i rodziny. Myślę, że wszyscy dzisiaj zostaliśmy nieco osieroceni. Jeszcze raz przypominam Wam, że jeżeli chcecie zapoznać się dokładniej z życiem pani Bogumiły, to macie ku temu okazję w odcinku, który zrobiłam jakiś czas temu na temat jej życiorysu i zachęcam Was bardzo serdecznie, byście do niego również zajrzeli. Jest w karcie i w pierwszym komentarzu. A za dzisiaj jak zawsze Wam dziękuję, jak również za to, że jak zawsze pisaliście do mnie, by taki odcinek powstał. Spełniam Wasze prośby za każdym razem, choć jak widzicie, nie jest to dla mnie najłatwiejsze. Panią Bogumiłę miałam okazję poznać, kiedy sama pracowałam w telewizji. Była jednym z gości programu, w którym ja również się pojawiałam. I oczywiście, bo jakżeby inaczej, pojawiła się z panem Krzysztofem. Dlatego wiem, że faktycznie byli dla siebie stworzeni, bo było to widać nawet w tych krótkich chwilach, które razem spędziliśmy. To tyle ode mnie. Trzymajcie się ciepło. Cześć!